Siema wszystkim, z tej strony 69 Lodzik, jak zwykle. Mam nadzieję, że wam się spodobało takie lekkie wejście, znaczy lekki wstęp. Tak, jest to nowy Let's Play, który stwierdziłem, że nagram. Jak zauważyliście... O, nie ma tutaj napisu, kurde. Jak zauważyliście, jest to, bądź nie wiecie, bądź wiecie, jest to Limbo. Tak zwana bardzo fajna gierka. Jest to bodajże indie, nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba indie. Jest to coś a la logicznej platformówki, co zresztą zobaczycie. Klimat jest bardzo fajny, dlatego też na początku nie chciałem psuć go i wbijać od razu. Chciałbym go mniej więcej zachować, dlatego też będę starał się troszkę inaczej komentować niż zwykle. Jesteśmy na chwilę obecną, co wiemy, to jesteśmy chłopcem w lesie i tyle. W ciemnym lesie. Jedyne co na chwilę obecną potrafimy, to biegać i skakać. Jest to ciekawe, bo bardzo fajną rzeczą jest tutaj gra światła, cienia. I tego, jak to wszystko wygląda. I muzyki oczywiście, która też jest bardzo fajna, co zresztą zobaczycie. Będziemy rozwiązywać różnego rodzaju puzzle. To jest akurat bardzo łatwa wersja. Jak widzicie jest, znaczy jak słyszycie raczej, jest tu bardzo cicho. I cała gra polega na tym, że jest to bardzo, bardzo klimatyczna rzecz, tak powiem. Na razie grałem trochę w to. I w momencie, gdy się wsłuchacie dokładnie w to, co jest za nami, że tak powiem, to wszystko, co się dzieje wśród nas, jest bardzo, bardzo takie wciągające. Teoretycznie można by powiedzieć, że muzyka jest bardzo słaba, ale muzyka jest na bardzo wysokim poziomie. Jest bardzo klimatyczna i sprawia, że bardzo fajnie można się wczuć w całą grę. Już prawie, tak. Prawie się natknąłem na pułapkę. To są takie fajne pułapki, które jak się nad nie wskoczy albo coś takiego... Pułapki na niedźwiedzie, o, tak powiem. Właśnie, chciałbym wszystkim powiedzieć, że cała gra polega na śmierci, że tak powiem. I na tym, by ginąć. I żeby rozumieć swoje błędy. Przez całą grę zginę wiele, wiele razy. Tutaj początek sam znam, bo początek już przechodziłem. Ale będę ginąć wiele razy, bo zasada tych zagadek logicznych jest na tym, że z początku... Prawie mnie to zgniotło. Z początku nie wiemy, jak to działa. I dowiadujemy się tak naprawdę, jak ominąć daną pułapkę dopiero gdy ją przejdziemy. Głównym przeciwnikiem w tej grze nie jest jakiś tam potworek atakujący nas, czy też inne różnego rodzaju rzeczy, a otoczenie. Możemy utonąć w wodzie, możemy zostać zgnieceni, mogą się nam dziać naprawdę przeróżne dziwne rzeczy. A tak naprawdę stwory nie są tu największym zmartwieniem. Zastanawiałem mnie na początku, czy można zginąć w tej grze przez to, że spadamy z zbyt dużej wysokości. Tak, można.
O, tam jest lina, wcześniej jej nie widziałem. Ładnie ukryte. Nie wiem, o co chodzi, ale zbierzemy to coś. Tak, zrzuciliśmy kłodę. Wypchniemy ją do wody teraz, żeby nie utonąć, bo normalnie byśmy utonęli. Jeśli chodzi o śmierci, są naprawdę fajne, ale jedna z najgorszych według mnie to jest właśnie przez utonięcie, bo po prostu wpadam do wody, leżę i po nas. Inne śmierci są bardzo fajne. Postaram się wam też je pokazać. O, to jest bardzo fajna rzecz. Pułapka na drzewie jest. I nasz pierwszy przeciwnik. Jeden z niewielu. Pająk. Może nas w bardzo łatwy sposób zabić. Ale nie chcemy tego. Dobra, spadło. Uderzył dwa razy w ziemię, ziemia się zatrząsła, pułapka spadła. I teraz użyjemy ją do zabicia go. Niedużego, niedobrego pajączka. Boli, co? Chodź, atakuj mnie. Dziwne, że pająk się nie nauczył. Ejdź. Chciał mnie zaatakować, gnojek. Nie ma. Tak ładnie. Uciekaj, pajączku, uciekaj. Tak prędzej czy później cię zabiję. Przynajmniej wierzę w to. Idziemy sobie dalej. Wchodzimy do jakiejś dziwnej jaskini. Nadal nie wiadomo, gdzie jesteśmy jeszcze. Tyle słychać zwierzaki. Tutaj na ścianie widzę tę sieć. Przestaje mi się to dokładnie podobać, ale nie mam innej drogi ucieczki, więc idziemy dalej. Coś czuję, że jest nie tak. Chyba wiem, o co chodzi. Pajęczyna to jest to, co nas zabije, że tak powiem, na chwilę obecną. Pajączek zabrał nas. Chyba wkurzył się. No, nie chce nas zabić od razu, bo nie widzi w tym sensu. Odrąbaliśmy mu trzy ręce. Znaczy trzy nóżki. Została mu piątka cała. I zawinął nas w kokoniks. Dobra, ale spróbujemy się wydostać. No. Targaj się, nie daj się. Targaj. Tak, targaj. Linkę, targaj. Dobra. O, udało się. Idziemy. Cięższe będzie poruszanie, ale myślę, że damy radę. No dalej, dalej uciekaj, bo jak pajączek się dowie, to po nas przyjdzie i nas zabije. A to nie będzie fajne. Uciekaj, misiu, pysiu, uciekaj. Uciekajmy. Kłoda. Dobra, to jest... Aj, ci niezbyt mądre, żeby tu stać. Dobra. Bo by nas to zgniotło. Dobra. Idziemy dalej. Okej, turlu. Tam na dole są niefajne rzeczy, więc... Lepiej, żebym tam nie spadał. Bo może mi się stać coś dziwnego. A tego nie chcemy. Pajączek idzie z tyłu. No nie. To nie brzmi zbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że kula wystarczająco szybko doleci tam. No turlaj się szybciej. Dobra, uciekajmy. O, super. Wstawaj! Wstawaj! Uciekajmy, uciekajmy. Dobra. Biegnij. Pająk za nami jest gdzieś. On na pewno tu zaraz przyjdzie.
Siema, pomożesz? Chyba nie. Mało brakowało. Dobra. Lepiej uciekajmy. Pająk zaraz po nas przyjdzie. Nas będzie chciał zeżreć. Dobra. Jeszcze parę małych skoków. Ej! Znów mało brakowało. Okej. Tak, jak wszyscy widzą, te wszystkie pułapki naprawdę nie da się ich przewidzieć. Trzeba to przejść, żeby oberwać i żeby nauczyć się na własnych błędach, co zrobić dalej. Troszkę udawany ten pająk, przynajmniej tak wygląda. Odejdź stąd. Właśnie, czy ja mogę? Fajnie, mogę tym atakować. Szkoda, że tutaj faktyczny pająk nie przyszedł, bo bym sobie zaatakował nim. Co to było? Dobra. Udało się to ominąć. Nie chcemy. A, tam jakieś kołki nie lubią mnie i chcą mnie zabić. Dobra. Idziemy w górę. Wszyscy chyba nasi koledzy poginęli. Tutaj, jak widać, są dwie pułapki i domyślam się od razu, co to może. Właśnie. O. Tak. Tam niestety nie przeskoczymy, bo są tam dwie pułapki, ale tutaj. No, złap się. No, dobra. Tutaj myślę, że uda się. Może się uda do niego doskoczyć? Nie, jednak nie. Wciągnął tę linkę nieładnie. Oj, pajączek. Chyba. Łajdź. Chyba zbyt nie lubi naszych kolegów, którzy też nas nie lubią, bo chcieli nas zabić. Także uciekajmy od pajączka. Pajączek niszczyciel. Dobra, tutaj mamy dźwignię, można powiedzieć, odważnię taką albo coś takiego. Musisz mi pomóc, pajączku. Chodź. Pomóż, dobra. Okej, udało się doskoczyć. Teraz uciekamy. Dobra, przesuńmy to. Papa pajączku, ja uciekam, ty się baw. Dobra, mamy tu kulę. Kul nie lubię, ale dobra. Zniszczymy deskę, to jest jedyny sposób. Shit! Dobra. No. Pajączek na szczęście nie przeżył wypadku z kulą. A my mamy drogę wolną. Dobra, idźmy więc dalej. Po kłodzie jakiejś śmiesznej, co by dojść do naszego celu, czyli chyba wyjść z lasu, bo to jest jedyna rzecz, która nam tutaj zostaje. Co my teraz spotka? Oj, jadź w lesie. A to. O, pajączek z jedną nóżką. Chcesz mnie zaatakować, prawda? Chciałeś mnie zaatakować, nieładnie. Dawaj tą nóżkę, dawaj. Ach. Od razu mówię, ta gra jest bardzo brutalna czasami.
Zresztą zobaczycie to przy jednej z pierwszych śmierci, którą zaliczę. Znaczy jednej z pierwszych. No. Nieważne. Do czasu, w którym wiem co robić, to raczej nie wydaje mi się, byśmy zginęli. Znaczy ja i ten chłopiec. Ze względu na to, że mniej więcej wiem co mnie czeka. Ale w momencie, w którym zacznie się cięższa rzecz do zrobienia, jak widzicie, cały czas są to w pewnym stopniu logiczne rzeczy do zrobienia, które zrzuć to, przesuń to i tak dalej, ale w bardzo, bardzo klimatyczny sposób jest to pokazane. Gdyby dodać do tego kreskówkową grafikę i tak dalej, kompletnie nie byłoby to ciekawe. A na chwilę obecną gra ma bardzo dobre opinie i naprawdę jest warta zagrania. Ten pan został... Znaczy ma coś białego na głowie. I wlazł do wody i zginął. Dlatego też użyjemy go. Dobra, chodź tu. Ty mi się przydasz. Zaraz zobaczycie, dlaczego mi się on przyda. Ze względu na to, jak domyślacie się, Linka jest bardzo taka... czuła. No, niestety byłbym to ja. Tam widzicie na górze takiego... biją się robaczki o coś białego. I to białe będzie nam bardzo uprzykrzać życie. Zresztą zobaczycie później. Ale na chwilę obecną dalej kroczymy w jaskini, która jest bardzo nieprzyjazna. Tak, przycisk. Nie ma. Ja uciekam. Auć. I dostałem strzałką. Co najciekawsze, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Niewystarczająco szybko uciekałem. Tak, jakbym źle przeszedł, to samo by się ze mną stało. Tak w skrócie. No i szybciej, chłopcze. Na chwilę obecną zagadki będę przychodzić od razu, dlatego bo po prostu wiem, co mam robić i jak mam to robić. Później niestety z tym się skończy, ze względu na to, że nie będę dokładnie wiedział, jak to działa. Aj! Chodź na górę. Prawie bym zginął. Mam też nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać, ze względu na to, że niestety... Ale nie da się tu... Ajdź! Zmienić opcji dźwięku.